zbija majątek na sprzedawaniu antyzyny. Takim jak... Ludzie Raisa są wszędzie. Właśnie widziałem kilku w tunelu przy jeziorze. Nie powiem ci dokładnie, co robili, ale wyglądali na całkiem zajętych. Widziałeś już przemieńca? Tak ich nazywa Zir. Ja mówię na nich nocny łowczy. Jeden mój kumpel widział raz, jak nocny biegacz zeskoczył z 13 piętra i wylądował bez choćby zachowania. Znasz niejakiego Christopha? Kręci się tu? Pan Hop do przodu? Tak, widziałem. Ale nie wiem, gdzie teraz jest. Pewnie się zgłosił do jakiejś samobójczej misji. Co tam? Znasz Jafara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. No dobra. Wiesz może, gdzie w tej chwili jest Christoph? Christoph? Masz na myśli nowego zwiadowcę? Ajo nadzoruje wszystkich zwiadowców. Może jego zapytasz. Znajdziesz go na 19 piętrze. Ludzie Raisa zawsze są pierwsi przy zrzutach. Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem... Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petroleum Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dahl ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dahl życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. No ciekawe, dobra. Przyjąłem, bez odbioru. Pogadajmy jeszcze dalej ze wszystkimi. Crane, człowiek, który przywrócił światło. Weź to. Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak, ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko, powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak.
Największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało. To była katastrofa. A potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż kurde, szkoda. Nie, dziękuję bardzo. Żadne nocne bieganie. Nie. Na razie nie. Dziękuję bardzo. Żadne trofea, nagrody, puchary. Nie. Niech sobie sami biegają. Co nam dają te zrzuty? Raisi tam. Jade powiedziała mi, że ludzie na 18 piętrze zaczęli się zmieniać. Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzynę do wieży. Co, wylądowałem na 18? Dawaj mi. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Dobrze cię widzieć, Crane. Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. No i to wszystko? To wszystko w temacie. Zajrzyj do Breckena. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider. Ja do cholery parkouru uczę. Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać. Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Nie no, scenka wyreżyserowana w iście żenujący sposób. Gość krzyczy, że Boże, tam były dzieci. Chciałem tylko kupić dom, a nie mieszkać ciągle na wynajmowanym. Nie no, żenada. Jest, człowieku, jesteś niestabilny emocjonalnie, po prostu bradzisz. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Skontaktować się z GRE. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec?
Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak sobie myślę, jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! Oh fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, a to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! Dobra, idziemy skontaktować się z GRE. Ciekawe, co teraz nam każą zrobić. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Dobra, czyli nie dostaniemy, rozumiem, zrzutów z antyzyną żadnych dodatkowych. Natomiast kazali nam sobie porozmawiać... Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Czyli wszystko się zmienia na bieżąco w ciągu gry, czyli już nie musimy się martwić o antyzynę. Problem się po części rozwiązał. Musimy pomóc wejść do jakiejś szkoły, w której prawdopodobnie znajdziemy antyzynę. I w ten sposób nie będziemy musieli zdradzać Jane, czy tam wysyłać jej na skazanie do Raisa. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły.
No ciekawe, spotkamy się w tej szkole. Podejrzewam, że szkoła to będzie jakiś taki etap z gatunku Biedronka czy Fabryka Chemikaliów. Czy to Crane? Słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga i Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejme. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatin! Oddaj mi to radio! Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię! Specyficzni. Pięknie. Nowe wpisy w dzienniku Haki. No zobaczmy to, sprawdźmy. Tolga i Fatin. Inżynierowie Dala, Tolga i Fatin skontaktowali się ze mną i dali znać, że mają dla mnie pierwsze zadanie. Ci dwaj zdecydowanie mają charakterek. Chcą, żebym do nich przyszedł. No ciekawe. Jesteś inżynierowie, to może i nagroda będzie ciekawa. To cholera, coś mnie goni. Na górę. Pałko na górę. Jesus Christ. A, mówiłem. No. Poza tym zaraz będzie noc, bo już widzę słońce coraz niżej. Zobaczmy, która godzina. 19:25. Czekaliśmy na ciebie. Pogadajmy z tymi cwaniakami. Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. Crane? Jesteś Crane, mam rację? Kyle Crane? Tak. Erwin Snowberg, reżyser filmowy. Zrobiłem serię filmów Zombihilacja, zakładam, że widziałeś. Nie. To skłaniające do refleksji filozoficzne dzieła o ludziach bardzo podobnych do ciebie, którzy muszą zabijać zombie, bo tak. Szczegóły nie są ważne. Ważny jest tylko koszt produkcji. Głównym kosztem jest makijaż. Mówię tu o gnijących łbach, odpadających rękach, zwisających flakach. A gdy potem rozwalasz to z broni palnej... Koszty są porażające. Więc przybyłeś do Haranu. To tragedia, rzecz jasna, ale tutaj cały majątek w efektach specjalnych po prostu kuśtyka po ulicach i tylko czeka, aż im się porozwala łby na potrzeby mojego nowego filmu Zombihilacja 4 Martwy Lunch. Potrzebuję tylko jakiegoś wariata z karabinem, który będzie je widowiskowo kościć. Ja słyszałem, że ty byś się nadawał. O, no fantastyczny pomysł. To co za zadanie, jedziemy to. Strzelanie do zombie na potrzeby filmu. Wyzwania, martwy obiad. To jakieś wyzwanie, na razie wyzwanie olejemy. Zastanowię się nad nim nieco później. Tu jest sporo zadań. Uspokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapię, flary UV, mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem, jest do niczego. Nie mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? Bo on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatyczne goryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Ha, ha, ha.
Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki, ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba cię pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. No, czyli teoretycznie takie flary przydałyby mi się do wykonania zadania. Jest to takie jedno zadanie. Oto. Szperacze. Gdybym takie flary miał, to łatwiej by mi było w nocy tam pobiegać po tym moście, czy dobrze do tego mostu. Jedna rzecz, tu jakieś plany. Druga rzecz to jest podkładanie głosów w tej grze jest fatalne. Nie wiem, kto za to był odpowiedzialny, ale no niektóre tutaj, delikatnie mówiąc, nie pasują głosy do postaci. Ponoć szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie nie. Jafar ci wszystko wyjaśni. Dobra, jasna sprawa. Nie masz pojęcia, co robisz. Mam dość ratowania cię. Tolga i Fatin? To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków! Oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Jakbym tak wszedł na tą bramę, wyciągnął F-16. Aha. Czyli goście są po prostu pancerni. Dobra, pomijamy ich. Wykonamy dla nich to zadanie. Szlak, to znowu ty? Znaczy, co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No... To co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. Będziemy w kontakcie. Aha, czyli to u niego byłem poharacz. Już nawet nie pamiętam. Dobra, czy to są wszystkie zadania tutaj, jakie można podnieść? Wszystkie. Tak, tu mamy jeszcze wyzwanie. I nocleg. Nocleg mamy u góry, więc skorzystamy ze swojego pokoiku. Z telewizorkiem. A rano weźmiemy się za to zadanie. Dobra, znajdź haki w magazynie. Bo to może być pierwsze zadanie. W tym magazynie kolejowym jeszcze jakieś jedno zadanie było do zrobienia. To postaramy się zrobić od razu dwa za jednym zamachem. Zastanów się dobrze, biegaczu. Masz dziś parw? Gdzie ten magazyn? A, jest magazyn. Najpierw zobaczymy, co jest w środku. Aha, muszę tam dostać się do środka, wejść. Teraz momentu. Mogę to otworzyć? Nie.
tutaj zbadajmy jeszcze, co tutaj ciekawego jest. Może jakieś skrzynie. Tutaj jakaś milady. Milady się przewróciła, jak wychodziła z wagonu. Patrz tutaj, pokaż tutaj. Umowa ładnie. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj, leżysz, leżysz, leżysz. Kij baseballowy, no może być kij baseballowy. Tu mam zmodyfikowany kij, krótki nóż rybacki. Teraz wywalmy coś, co jest już na tyle uszkodzone, że nie można tego naprawić. Mam takie przedmioty w ogóle? To jest coś. O cholera, z tym nie walczymy, bo ten to wybuchnie i zwoła tutaj całe chmary. Dobra, wypadałoby się dostać, podejrzewam, na górę, albo z drugiej strony jeszcze, zobaczmy. Nie. Jedyne wejście to będzie chyba od góry, albo w ogóle z tego mostu. Więc to musimy obadać. Tu po co mam wejść i co tu mogę zrobić? Mogę się tej lampy chwycić? Nie, chyba nie. Można. Ale ja. Jaka droga do góry? Pewnie jakaś alternatywna. O, no piękna sprawa. I już wchodzimy do magazynu. Pięknie. Jeszcze sklep. O, kurwa. Czyżby to był taki wabik, że tutaj wchodzę, tak? Tak to sobie twórcy wymyślili, że mnie specjalnie zwabili i wykończyli tą skrzynią. No nic. Wejdziemy tam chyba tą samą drogą. Czy jest jakieś inne jeszcze droga? Bo tu tędy też można na górę wejść. To cwaniak, no. Co to, zginę jeszcze raz? Nie. A gdzie ja wpadłem? Z ciekawości tutaj chyba. Dobra, znajdź haki w magazynach. W magazynach mamy co? Mamy strażaka. Mamy jakąś pompę. Tu pompa. Tu chyba standardowy przeciwnik. Tu znowu jakiś twardziel. I tutaj butla z gazem. Nie będziemy tutaj nic kombinować. Mamy 12 kulek. Przynajmniej tego strażaka bym wyeliminował, bo to jest ten taki wielki. Ten, który zawsze chodzi, odpowiednik jego w tym pomarańczowym kombinezonie. Postaramy się jakoś ich tutaj delikatnie załatwić. Może z tych półek. Kurwa mać. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Albo wszystkich spalimy. Zaraz to zobaczymy. No, pompkę mamy z głowy. Załatwimy to szybko i profesjonalnie. 7 kulek. Swoją drogą kule by się przydały.
Aj, dwie kule straciłem. No. Jasne. Dobra, tego rozwalimy młotkiem. To jest ostatni chyba klient. No i ta misja dość szybko nam to poszło. Mam nadzieję, że przeżyje jego chory atak. Leż już, nie wstawaj. Leż. No i pięknie. Nawet to szybko poszło, bez większych problemów. Oczyścimy teraz wszystkie skrzynie, wszystkie znajdźki. Gwiazdek mam już chyba całą górę w plecaku. Tych gwiazdek do rzucania. Trzeba je wykorzystać. I znaleźć trochę amunicji do pistoletu. Młotek sympatyczny, wielki. Młotek taki fajny, chcemy jak najbardziej. Krótki nóż. Nóż krótki nie. Out. Rozmontujemy go. A młoteczek jest 100 razy lepszy niż ten nóż zmodyfikowany. Czy tutaj coś w tych skrzyniach może być? Czy to tylko tak dla picy poustawione? Czy te haki tutaj może będą? Skrzynie są tu chyba wyłącznie w celach dekoracyjnych. Nie, coś tu jest. A, przepraszam, no jest. To były haki jednak. Myślałem, że to dekoracja, a tutaj cała masa różnych wspaniałości w środku wyleciała. Zbierajmy jeszcze wszystkie znajdźki. Dobra, i jak stąd wyjść? Po regałach chyba jakoś. Tutaj? No tak jest. Prosta misja. Bez problemu. Raz tylko wpadłem w pułapkę i się zabiłem, ale poza tym poszło dość gładko. Aha, czy ja nie miałem w magazynie jeszcze jakiejś misji jednej do wykonania? Kto okrada złodzieja? Ludzie Rejsa znaleźli na placu budowy coś, co może zostać użyte do ataku na wieżę. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Ogniki. Kurna, z magazynów kolejowych. Jasna cholera, no.
Mam nadzieję, że to był magazyn obok. No nieważne. Dajmy tym tę misję i skoczymy tam jeszcze raz. Mam dla was haki. Niesamowite! Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Bardzo niesympatyczni goście. Udaję się na plac budowy. Co się tutaj dzieje za ogrodzeniem? Te kołki dwóch jakichś pojmanych. No, chociaż nie bardzo mam ochotę z nimi walczyć. No to przecież mam, o właśnie. I to będzie lekarstwo. No, dwóch podjęło dobrą decyzję. Dwóch trochę gorszą. Co, nie mogę ich ten? Nie mogę ich uwolnić? Nie. Jeszcze tam któryś pyskuje coś. Byłem pewny, że z nami koniec. Nawet nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Nie ma za co. Fajną masz koszulkę, fajny masz dresik. Dwa paski. Możesz lecieć. Chyba lecimy na plac budowy, nie? Na razie sobie weźmiemy... O, właśnie to. W tym magazynie byłem, ale rozumiem, ta druga część jest w magazynie obok. A właśnie, są dwa magazyny, okej. Poza tym tu jakiś mamy, co to jest? Czerwony dym, czyli zrzut? Czyżby dwie pieczenie na jednym ogniu? I ten zażygany. Nie, tego typu to w ogóle... Tam coś w środku jest, chyba biegacz. Jak on tam się nazywa, natomiast jest też zrzut. Puf, kopa. Teraz się przewrócił, ja pierdzę. Uła, dobiłem go. Jeszcze ktoś, co tu się w ogóle dzieje? To jakaś ciekawa sytuacja. Jestem, zgubił głowę. A w środku mamy co? W środku... Panie, kiwaj się, tak, bo mi szkoda kulek. No, tyle jeśli chodzi o ludzi Rajsa i zrzut. Mam nadzieję, że Rajs nie będzie miał tego za zły. To jest siekierka.
Dobra, teraz czy możemy z góry kogoś tu jeszcze załatwić na szybkości, zanim przystąpimy do... Ktoś do mnie strzela? Co się tu dzieje? Chyba jeden człowiek Rajsa tam jeszcze próje, tak? Nawet nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest i z kim on walczy. Tam jest. A może on do mnie strzela, idiota? Miałby karabin? Gdzie tu zejść, żeby bezpiecznie zeskoczyć na tą platformę? Tutaj chyba. Nie wiem, czy on strzela do mnie, czy co on robi w ogóle? No. I dobra, jeszcze amunicję zdobędę. Czy nową giwerę? Brak miejsca w ekwipunku. Zróbmy miejsce z łom. Wzmocniony łom. Nie z łom. Coś mnie tu gryzie, nie? Oj. Właśnie tak. Nie wiem, czy tymi strzałami nie napędzam innych, że tu inni przybiegną. Więc to tak strzelam. Dobra, zobaczmy, co to zdobyłem. Karabin wojskowy. A, czyli to samo. Siła 137.